Co, Paweł zawsze, wiesz, fizycznie dobrze wyglądał, jest bardzo silnym zawodnikiem, także na pewno nie będzie siłowo ustępował Andrzejowi Wrońskiemu. Na pewno Andrzej będzie troszeczkę większy, ale Paweł będzie szybszy. No. A siłowo nie wydaje mi się, żeby go złamał. Wiesz, żeby wyjść na ring, to nie musisz nic umieć tak naprawdę, wychodzić, dostajesz w łeb, no nie? Ale nie, na pewno jego zapasy, będzie to jego najmocniejsza broń. Nie wydaje mi się, żeby się tam w 3 czy 2 miesiące nauczył boksować i kopać, nie wiadomo jak. Tu UFC miało być, no wiesz, w teorii już po pierwszej walce z Oko, no tylko, że nie poszła po myśli, no i się troszeczkę to przyciągnęło, no mam nadzieję, że teraz jak wynik będzie z tego, co też głęboko wierzę, na moją korzyść, to w końcu mnie tam, wiesz, zaproszą, no nie?